które za chwileczkę przed Wami wystąpią. Mam przyjemność pracować z tą młodzieżą od września i dumny jestem z tego, co zaobserwowałem, rozpoczynając tą pracę. Przygotowania nie nastręczały problemów z wyłonieniem osób, które chciałyby uczestniczyć. Chętnych było o wiele więcej niż ról tutaj do zagrania. Jeszcze raz powiem, dumny jestem z tej oto tutaj młodzieży, z tych dzieci, za to, że poświęcając swój czas, mogli wnieść do niełatwego zadania podtrzymania tradycji nowy element w nowym wydaniu, w nowej rzeczywistości. Bardzo dziękuję Kasi, Grzegorzowi, Agnieszce, a więc tym z nas, nauczycieli, którzy ponieśli trud przygotowania i którzy poświęcając godziny byli inspiratorami, inicjatorami tegoż materiału, który oglądaliśmy. Michale, dziękuję Tobie jako dyrektor Gminnego Centrum Kultury, ale przede wszystkim jako Michał, kolega, przyjaciel. Pomaga, doradza i stanowi mocny akcent tegoż wystąpienia. I jeszcze raz, droga młodzieży, drodzy uczniowie, jako dyrektor podkreślę, jestem z Was dumny i bardzo Wam za to dziękuję. A Wam, drodzy rodzice, cóż mogę powiedzieć? Poprzez swoje zaangażowanie, poprzez swój trud włożony w wychowanie tego nowego pokolenia, po części odbieracie już jakąś namiastkę swoich prac. Odbieracie już nagrodę, bo tak piękne występy, tak oddane zaangażowanie uczniów na pewno przełoży się na to, że pamięć o tych, którzy oddali życie w obronie krzyża i wiary, pozostanie na następne pokolenie. Dziękuję bardzo. Dajcie mi zwyciężyć! Dajcie władzę w me ręce! Ugaście ogień palący moje trzebia! Baków, katuszy, więzienia, katorgi Sybiru, krwi, aż do utonięcia w niej. Odstoicie! Na Boga! Zamykajcie kościół! Kluczy im nieoddany, na świątynię od wieków unicka, z Rzymem na zawsze złączona, bakcie przez panią tych ziem, Zofię Stęczyńskich Daniłowiczową, unitą przeznaczona. Tu jeszcze ślady księdza Jana Wejnowicza, naszego świętego proboszcza. Kościoła nie oddamy! Nie oddamy! Popa nie wpuścimy! Nie wpuścimy! Wiary nie odstąpimy! Nie odstąpimy! Ekscelencjo, szanowni państwo, przede wszystkim ogromne gratulacje. Ogromne gratulacje dla młodzieży, bo ja wprawdzie miałem okazję uczestniczyć kilkukrotnie, kilkunastokrotnie na próbach, bo miałem obowiązek na nich być, ale miły obowiązek i mimo tego, że widziałem te przedstawienie naprawdę wiele razy, ono porusza za każdym razem mnie tak samo, myślę, że państwa również. Także wielkie, wielkie gratulacje dla młodzieży za poruszenie tych emocji. Ogromne gratulacje dla szanownego grona pedagogicznego, dla Grzegorza, dla Agnieszki, dla Kasi. Na ręce Twoje, Grzegorzu, dyrektorze, składam te gratulacje. Co do podziękowań dla mnie, to jest dla mnie naprawdę czysta przyjemność i cieszę się, że ta przestrzeń, którą udało się zbudować dzięki dofinansowaniu od ministra kultury, po prostu udaje się takie przedsięwzięcia realizować na odpowiednim, dzięki takiej grze aktorskiej, poziomie. Przechodzimy do kolejnego punktu tych wspaniałych uroczystości, czyli premiery wspaniałego wydawnictwa, wspaniałej książki W imię wiary naszych ojców. Nie chciałbym tutaj dublować tego, co powie gość, którego za chwilkę zaproszę, a właśnie na tą scenę zapraszam serdecznie autorkę tej publikacji, panią Ewę Strok, i proszę o wielkie brawo dla niej. Dziękuję bardzo. Jestem pełna radości
wzruszenia, satysfakcji z tego, co zobaczyłam przed chwilą i z tego, że w ogóle jestem 17 stycznia, jak i Państwo tutaj, w tym miejscu, gdzie powinniśmy być 17 stycznia, czyli w Drelowie. Najpierw w kościele, a później tutaj właśnie w tym bardzo przyjaznym Gminnym Centrum Kultury. Proszę Państwa, ja napisałam książkę, którą mam tutaj przy sobie. Jeszcze ciepła. Ja ją dzisiaj dostałam od Beaty właśnie Strok. Ja ją nazwę tak podobnemu. Od Beaty Strok, kiedy weszłam do Gminnego Centrum Kultury. Chciałam za tę książkę podziękować wielu ludziom. Ale przede wszystkim Wam, proszę Państwa. Po co ja w tej książce napisałam? Ja napisałam o tym, co przez lata z Wami tutaj robiłam. To się nie wzięło znikąd, prawda? To rosło przez tyle lat, przez tyle spektakli, przez rekonstrukcję, przez piękne współpracę. I taką książkę właśnie napisałam. Dziękuję Asi Goś, która zrobiła wszystko, żeby ta książka na dzisiaj się ukazała, a łatwo nie było, bo wiem, że maszyna drukarska stanęła po wydrukowaniu ostatniej strony. Także jak to Asia mówi, dzięki Unitom. No jak tu nie wierzyć, prawda, że to Unici czuwają, prawda? Ktoś z torturowanych, żeby ukrócić swe cierpienie, żywcem się bali. Ktoś połkła szkło ze stłuczonej szybki, byle swoich nie zdradzić. Powtarzajcie za mną. Przysięgam na zbawienie duszy mojej. Przysięgam na zbawienie duszy mojej. Że od wiary i kościoła nie odstąpię. Że od wiary i kościoła nie odstąpię. Moi drodzy, pan dyrektor powiedział, dziś wypowiedział takie słowo: jestem dumny z młodzieży, z tych wszystkich, wśród których pracuję i z którymi współpracuję. Ja chciałbym powiedzieć, już górnolotnie powiem, jako prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drelowskiej, ja jestem dumny, że historia Drelowa i Ziemi Drelowskiej jest bardzo mocna pamięcią Unitów. Myślę, że księże biskupie, księże Bernardzie, myślę, że najbardziej w całej diecezji. Drelów po prostu żyje tym, ale dlatego, że ma takich ludzi. Jak dziś zauważamy, Ewa, dyrektor Gminnego Centrum, jest jej wychowankiem i tak dalej, to Ewa, wszyscy twoi wychowankowie ciągną dalej. Myśleliśmy, że już jak Ewa nas opuści i wyjedzie do Lublina, to już wszystko stanie. A teraz Kasia jest. I jest też fajnie. Jest pięknie. Ja, Ewa, żałuję tylko jednego, że nie zdążyłem być, to ty nie zdążyłaś mnie wychowywać, bo może byłbym też jeszcze mądrzejszy. Ale moi drodzy, wrócę do meritum sprawy. Otóż parafia, chcąc skorzystać ze środków unijnych na remont kościoła, musiała pozyskać partnera społecznego. Tam wymagany jest partner, żeby było łatwiej te środki pozyskać. Myślę, że to tak jak zrozumiałem i czytałem w tych sugestiach, które były na tej tablicy, troszkę dla rozmydlenia duchowości, żeby ten partner społeczny był, żeby to było dla tradycji, dla powiedzmy zwiedzających i tak dalej, a nie modlących się. No i padło na nas, na Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drelowskiej. Naszym zadaniem było zorganizowanie widowiska o tematyce unickiej. No ale cóż, pandemia weszła nam w drogę. I wtedyśmy usiedli i zaczęliśmy myśleć, co zrobić. No i, ale wiecie, zawsze jak jest grono, to wiele mądrych głów. No najmądrzejsza głowa, to znaczy wójt, podpowiedział, zrobimy film. Wójt jest wiceprezesem towarzystwa. I udało się. W 2019 roku minęło 100 lat parafii drelowskiej. Również włączyliśmy stulecie parafii drelowskiej. Unici, to co było od 1874 roku do powstania parafii w Drelowie i tak dalej, i 100 lat parafii drelowskiej. Jak to wyszło, zobaczycie sami, ale ja z kolei jestem dumny, że to wszystko zostało skonstruowane rękami naszych mieszkańców. Nagrał to wszystko Marek Jóźwik, pracownik Urzędu Gminy, montażysta główny, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, jak i zdolny, scenariusz Ewa Strok, no i
Nasze koleżanki i koledzy z grupy teatralnej Tu i Teraz sami włączyliśmy się. Oczywiście zaczyna to ksiądz proboszcz, żeby była jasność. A jak wyszło, zobaczycie sami. Przyjeżdżał mój opiekun z tym. Rok później wyszłam sam. A potrzebny też w Polski były wielkie.